lepszym przyjacielem, na innego nie zamienię cię. Jesteś moim bohaterem, całym sercem wierzę w ciebie, wiem, że nigdy nie zawiodę się. Taki mądry, taki silny, taki wielki, większy od innych. W swoich rękach trzymasz cały świat. Taki mocny, taki bliski, taki dobry, lepszy od wszystkich. Jesteś przy mnie, moje myśli znasz. Poza tym pewnie było jeszcze kilka intencji, które chcieliśmy zanieść do Matki Polskiej Częstochowskiej. Na pewno kilka dziękczynnych, kilka próśb. Także decyzja gdzieś rodziła się już chyba przez 3 lata w naszych głowach. I wreszcie się udało. W tym roku zadecydowaliśmy z żoną, że idziemy. No ja niestety nie mogłam uczestniczyć od samego początku, ale wczoraj dołączyłam. Rodzina w komfort. No pierwszy raz jak poszłam na pielgrzymkę, to w sumie poszłam, żeby zobaczyć w ogóle co to jest, czy to się je, jak to wygląda. I jakoś tak zostało do tego czasu i uważam, że to jest świetny czas taki dla siebie, dla takiego odpoczynku od wszystkiego. No ja byłem na SDM-ach tu na Lednicy i tak jakoś wyszło, że chciałem się przejechać na tą pielgrzymkę spróbować. Poprzednim roku nie wyszło, urlop i tak dalej. No, w tym roku się udało. Rok wcześniej się zarezerwowałem. Jestem! Cześć! Hej! Hejka! W sumie tak bardziej chciałam teraz podziękować za to wszystko. Za całe życie, no w sumie kończę już te 18 lat, to troszeczkę zobowiązuje, poważny wiek bardzo. I chciałam właśnie za to podziękować, za to całe życie, za moją rodzinę. Za to, co już doświadczyłam w tym życiu. Po prostu podziękować i przejść ten trud. I tak jakoś. I tak jakoś. Będą konkursy? Będą. To znaczy, że będą. Ja z kolei w zeszłym roku nie mogłam iść. I bardzo mocno to odczułam. 5 lipca cała chodziłam. I wtedy właśnie miałam okazję
zdać sobie sprawę, jak ważna jest pielgrzymka, zarówno w życiu duchowym, jak i takim życiu codziennym, bo można się oderwać, można zanieść właśnie te intencje, można podziękować, tak jak mówiła Karolinka, można spędzić czas z, no, względnie fajnymi ludźmi i można po prostu poznać siebie też od innej strony. To ja rok temu szłam właśnie prosić, bo miałam ważne egzaminy w tym roku, co był. A teraz dziękuję za to. Chcę, żeby się tak bardzo dziękczyłam. Dziękczyłka to najlepsze wakacje! To znaczy, to w naszym przypadku to było tak, że ja tutaj koleżanka Agnieszka już kilka lat rzędu namawiałam. Jakoś tak nie miała przekonania, troszkę miała opory, troszkę się bała. No ale w tym roku postanowiłyśmy iść pod warunkiem właśnie, że zmienię grupę i pójdziemy z naszym wikariuszem, księdzem Tadziem. To ksiądz Tadeusz, jego moc, mam tę moc, ksiądz Tadeusz ma tą moc, przekonywania, słuchajcie. Jeszcze zaśpiewam pewnie. I no nie będę śpiewać, nie będę śpiewać, ale to właśnie dzięki księdzu Tadeuszowi jesteśmy. Dużo ma Pana chwal, oddaj Bogu cześć, świętemu śpiewaj pieśń. Z mocą wywyższaj Go, dużo ma, uwielbiam Boże Cię. Wraz ze wschodem słońca znów nadszedł czas, by Ci śpiewać pieśń. Cokolwiek jest już za mną i to wszystko, co przede mną, wiem, będę śpiewać, gdy nadejdzie zmrok. Duszą ma Pana chwal, oddaj Bogu cześć, świętemu śpiewaj pieśń. Z mocą wywyższaj Go, duszą ma, uwielbiam Boże Cię. Wywyższaj Go,
O, ja wiem, dla mnie najbardziej zaskakujące było to, ja to myślę za pierwszym razem, jak wspaniałym doświadczeniem może być prysznic. Jak bardzo człowiek może się cieszyć z tego, że jest pod prysznicem i jak tak spływa na niego ta taka ciepła woda i w ogóle cały ten brud tak spływa z człowieka. I człowiek się czuje taki 10 kilo lżejszy. Piękne. Piękne przeżycie. No, jak wszystko to dobrze smakuje, zwykła smacznie. Tak, dokładnie. I otwartość taka ludzi. No właśnie, pierwszy raz widzisz kogoś na oczy i każdy od siebie dba nawzajem. Taka otwartość właśnie obcych ludzi. I taka radość. To jest prawda, bo ja to mogę porównać, bo właśnie chodziłam w innej grupie i tu jest taka właśnie rodzinna atmosfera. Nie czujesz się odosobniona, odosobniony, czujesz się tak razem jak w rodzinie. Jeden do drugiego dba. Tak, tak. No już właśnie mówiłam do księdza Tadeusza, że spodziewałam się, że będą mnie bolały stopy, kolana, no różne części ciała mogły mnie boleć, ale że będzie mnie szczęka bolała od śmiechu, to tego nie brałam pod uwagę. Także atmosfera jest fantastyczna, wszyscy się śmieją, nikt nie marudzi, no trochę marudzą, ale da się przeżyć. Dla mnie się liczy element, też mocny element modlitewny. Uwielbiam konferencje, uwielbiam księdza Tadeusza, kazania, które są, jak się powiedziałem, żonie, przemyślane od samego pierwszego do ostatniego zdania. Nie tylko na pielgrzymkę. To nie jest nic przypadkowego, to są konkretne nauki, z których naprawdę każdy chrześcijanin może coś dla siebie, każdy katolik może coś dla siebie wyciągnąć. Znasz taką historię, Paulina? W zeszłym roku, jak się pierwszy raz Paulina, to zostałyśmy Bonikowie pod kościołem i była taka sytuacja, że się śmiałam, Paulina stwierdziła, że jestem bardzo dziwna i ja odpowiedziałam, że ja też, że ona też. I tak się zaczęła nasza przyjaźń. W sumie najbardziej kojarzę sobie pielgrzymkę z poznawaniem ludzi i z taką tą radością, że mam takie kochane osoby przy sobie. Oh, sweet. Ci ludzie to jest tak naprawdę podstawa, bo ja też znam osoby z Grodziska, które znam od czasów, kiedy byłam taka mała, a pielgrzymka tak bardzo umocniła naszą przyjaźń i dała nam taką możliwość do poznania siebie nawzajem, że teraz możemy rozmawiać o wszystkim, nieważne kiedy, możemy się modlić, skakać, śpiewać, robić z siebie wesołych ludzi, żeby nie powiedzieć inaczej, i możemy przekazywać też tą radość innym. A poza tym bardzo mocno się też wspomina gospodarzy, którzy odzywają się nawet w takim życiu codziennym. My w tym roku właśnie, przed pielgrzymką, kiedy jeszcze nie do końca wiedziałyśmy, że idziemy i zobaczyłyśmy, że napisała do nas nasza gospodyni z noclegu, podjęłyśmy decyzję bezwzględnie. Idziemy, mówimy, nie ma szans. Koniec. Paulina? Ja zawsze tęsknię właśnie za tą drogą. Podnóżanie do Matki Boskiej właśnie wśród tych wspaniałych ludzi, za tą modlitwą i za tym, że tak naprawdę na pielgrzymce jakoś czuję bardziej obecność Boga. Moja wiara się umacnia.
Nie poznaję jego kolejne strony. Człowiek, który czasami ucisza mnie na drodze. Ale to jest ksiądz przewodnik, taki trochę moc, energia. O, takie... W sumie jest taki... To jest właśnie fajnie, że potrafi zaprowadzić porządek, zrobić 15 minut ciszy, a za powiedzieć, chwilę... teraz jest konferencja, po czym... Za chwilę coś o, alele! O, alele! Albo huba buba! I znowu jest energia. Ja się może wstrzymam przy tym pytaniu. Dlaczego? Bo nie mogę wrócić z domu. Dlaczego? Ponieważ ksiądz przewodnik jest moim rodzonym bratem. Chciałabym wypowiadać się na ten temat. No jest. Dobrze się z nim w karty grało. Spoko tam w miarę prowadzi, a tak to... Podobno jest wspaniały, tak słyszałam. Kilka razy. 1,80 m, tak, tak. Przy kości, ładnie obcięty, pozytywnie zakręcony. To jest chodząca Boża Radość. Taka bomba, inteligentny człowiek. Endorfinowa bomba. Wszystko umie zamienić w żart, śmieje się, ma dystans do siebie. No i, no. Chociaż sam ma bardzo ciężko, bo to nie jest takie łatwe prowadzić grupę, która idzie, używa siły, a on musi nas to zrobić, poderwać. Tak jest, żeby nas poniosło. Tak, żeby nas tak poniosło i nas tak ponosi. O, dzięki. Dzięki, księdze Tadeuszu. Dzięki. Dobra. Od tej strony jeszcze księdza Tadeusza nie znałem. Kościelny to tak, no modlitwa, fajne kazanie, taki spokojny, a tutaj na pielgrzymce to zupełnie inaczej. Kozak z niego jest, jednym słowem mówiąc. To prawda. Człowiek o wielu obliczach, o niespożytej energii, znajdujący w sobie takie pokłady emocji i siły, że mógłby nas wszystkich tym obdarować i jeszcze by mu zostało pewnie, także
skacze jak kuska. No, nie wiedzieliśmy, że tak dobrze tańczył. Wszystkie ludy jest wywyższone.